Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lipton. Zapraszam Was na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o Windowsie 10, który już 29 lipca bieżącego roku trafi na półki sklepowe lub w formie aktualizacji do systemów Windows 7 i Windows 8. No to co, zaczynamy już teraz z systemem, który już niedługo pojawi się na Waszych komputerach. Przypomnę tylko, że od kilkunastu miesięcy mamy możliwość testowania Windowsa 10, oczywiście w formie beta testów. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie wersji beta, podzielcie się nimi w komentarzu pod tym filmem. No to co, drogie panie i drodzy panowie, czas start z omówieniem najważniejszych funkcji systemu Windows 10, które nie były dostępne lub były dostępne w ograniczonej formie w poprzednich systemach operacyjnych. Let's start! Najważniejsza zmiana, nowe menu Start, które jest tak naprawdę hybrydą znanego nam menu z Windowsa 7 i Windowsa 8. Bardzo fajny element, który wreszcie jest w miarę sensownie zbudowany i myślę, że każdemu, kto miał styczność z tymi dwoma systemami operacyjnymi, takie rozwiązanie przypadnie do gustu. Jest jeszcze jedna zmiana w docelowym menu Start. Otóż okazuje się, że mamy taki mały element widoczny w lewym dolnym rogu, który jest wyszukiwarką. Niestety, ale po wpisaniu danej frazy jesteśmy przenoszeni do Binga, który niestety w Polsce liczy się największą renomą. Druga ze zmian odnosi się do aplikacji Modern. Tych aplikacji, które były otwierane za pomocą kafelek, tak zwanych fullscreeniach. Teraz nie mamy do czynienia z fullscreeniami, po prostu one otwierają się w okienkach, tak jak tradycyjne programy. Pytanie, czy jest to dobre wyjście, czy nie? No, to już musicie sami po prostu sobie odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy oczywiście będą zadowoleni z takiego rozwiązania, drugie osoby będą raczej takiemu rozwiązaniu przeciwne. Tak więc to wszystko zależy od preferencji użytkownika. Dla mnie osobiście jedną z największych innowacji w Windows 10 jest pojawienie się wirtualnych pulpitów. Wiele osób porównuje te wirtualne pulpity do dystrybucji Linuxa, ale nie musiałbym daleko sięgać. Zobaczcie, co się dzieje z telefonami, zobaczcie, co jest dostępne na Androidzie. Także mamy dostępne wirtualne pulpity, także kilka pulpitów, na których możemy umieścić różne elementy. Na jednym z pulpitów możemy mieć stację pogody, na drugim skróty do popularnych aplikacji, a na jeszcze trzeciej możemy obsługiwać klienta pocztowego. Tak więc myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, która pozwoli uporządkować przede wszystkim ten pulpit główny, a na innych pulpitach zachować te elementy, które są niezbędne do szybkiego uruchomienia ich podczas obsługi systemu operacyjnego. Wreszcie czwarty punkt mojej wypowiedzi. DirectX 12. Zupełnie nowe API przygotowane przez firmę Microsoft, które wreszcie ma odciążyć procesor przy wykonywaniu obliczeń, szczególnie w grach komputerowych. O DirectX 12 porozmawiamy sobie więcej w odrębnym odcinku, ponieważ tak naprawdę niewiele mógłbym powiedzieć teraz w ciągu 30 sekund albo minuty o tym API, które pojawi się już niedługo przy okazji gry Fable, która będzie dostępna w grudniu bieżącego roku. Przy okazji premiery Windows 10 będziemy mieć styczność z nową przeglądarką o nazwie Edge. Na razie wiemy tyle o tej przeglądarce, że w dniu wydania Windows 10 niestety, ale nie będziemy mogli skorzystać z pełnej usług tej oto aplikacji. One będą dodawane wraz z rozwojem tego systemu operacyjnego, wraz z poprawkami, które oczywiście nadejdą, wraz z aktualizacjami. Edge, a więc ta nowa przeglądarka, ma oferować zupełnie inną jakość w porównaniu do Internet Explorer. Czy tak będzie? Przekonamy się już niedługo. Wreszcie w wersji desktopowej systemu operacyjnego firmy Microsoft będziemy mieć do dyspozycji asystenta głosowego pod nazwą Cortana. Cortana była już od kilku lat testowana na Windowsie Phone, teraz została zintegrowana z tradycyjnym systemem operacyjnym, jakim jest Windows 10. Niewątpliwie przyczyni się ona do łatwiejszego dostępu do niektórych funkcji, usprawni ona dostęp do systemu operacyjnego, a także przyda się szczególnie osobom, które mają trudności z tradycyjnym korzystaniem z systemu operacyjnego. No i to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście nie wymieniłem wszystkich zmian, jakie dotknęły system operacyjny Windows 10. Starałem się wyszczególnić te najważniejsze. Mamy jeszcze takie elementy jak zmiana zarządzania aplikacjami, jak pojawienie się centrum powiadomień, ale o nich powiemy sobie już przy okazji startu systemu operacyjnego Windows 10. Nagram wtedy dłuższy odcinek, który będzie traktował temat Windows 10 w znacznie szerszym kontekście. To tylko skrót informacji o tym systemie. Wiedzcie tylko tyle, że Windows 10 to ostatni system operacyjny firmy Microsoft. Nie będzie już więcej systemów operacyjnych pod tą nazwą, po prostu Windows 10 będzie aktualizowany. No cóż, łezka może uronić gdzieś tam w oku, natomiast taka jest niestety prawda, tak to sobie wymyślił Microsoft. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnego materiału na Technology Corner. Koniecznie lajkujcie, koniecznie subujcie nasze materiały. Do zobaczenia.